Koncerty, emocje piłkarskie i aktywna działalność wielu grup. To było prawdziwe święto Baranowa Sandomierskiego, na które przybyli nie tylko mieszkańcy, ale także ludzie z całego regionu. Po raz kolejny dało się zauważyć, że Dni Baranowa Sandomierskiego to nie tylko okazja do świętowania, ale także nawiązywanie do tradycji i regionalnej kultury. Dni poszczególnych gmin to przede wszystkim chwila oddechu i święto całej społeczności, ale także okazja, aby się pokazać. Połączenie wielu elementów, na które od lat stawia się w Baranowie Sandomierskim, pozwala, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Świętowanie rozpoczęło się od piłkarskiego turnieju sołectw, a od strony sportowej dużym zainteresowaniem cieszył się również występ reprezentacji Polski w futsalu, która składała się z graczy powyżej 35 roku życia. Robimy to, co możemy, aby wyglądały one jak najlepiej, aby ludzie miło spędzili czas i aby były pełne atrakcji i takich ciekawych wydarzeń. Także tutaj mamy za sobą mecz, reprezentacja Polski w futsalu gra z reprezentacją gminy Old Boyów. No, ciekawe wydarzenie, warto było obserwować. Przed nami przegląd orkiestr dętych i wiele, wiele innych wydarzeń, które myślę będą interesujące. No, staramy się lokalnych, prawda, tutaj kulturę oczywiście promować, no, ale też miejscowych mieszkańców, którzy mają takie swoje pasje, potrafią ciekawe rzeczy robić, przedstawić, zademonstrować. Także tutaj no, jest co zobaczyć na pewno. Zwracamy uwagę przede wszystkim na to, jak co roku, żeby te dni Baranowa były odzwierciedleniem wszystkich pasji, zainteresowań naszych mieszkańców, ale też żeby po prostu zwyczajnie dobrze się bawili. Dlatego są takie bardzo różnorodne i jest tutaj tak wiele różnych elementów. Niektóre jednocześnie się rozpoczynają, co dla nas organizatorów jest koszmarem logistycznym, ale z drugiej strony bardzo nam zależy na tym, żeby nasi mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni, żeby jak najwięcej osób korzystało z takiej możliwości zabawy, świętowania, bo to jest święto naszej gminy i staramy się odzwierciedlić to w naszym programie oczywiście. No dzisiaj to jest wielkie święto dla Baranowa, dla całej gminy i to jest taki okres, kiedy wszyscy możemy się spotkać, ze sobą porozmawiać, bo na co dzień zawsze się mijamy. Także dzisiaj są to dwa dni, a szczególnie dzisiaj, kiedy mamy czas, żeby wspólnie zapoznać się z dziedzictwem kulturowym, z tradycją, która jest nadal kultywowana. Jak widzimy, jest tutaj bardzo wiele ludzi, koła gospodyń wiejskich i różnych artystów lokalnych, którzy mają okazję nam wszystkim zaprezentować swoje dzieła, a my możemy zobaczyć i ocenić rozwój tej gminy Baranów Sandomierskich. Ważnym elementem Dni Baranowa Sandomierskiego była promocja lokalnych stowarzyszeń i grup, które kultywują regionalną tradycję, w szczególności tę lasowiacką. Jarmark Ludzi z Pasją pokazał, że w naszym regionie jest wiele ciekawych osób, które są aktywne i swoją twórczością potrafią inspirować innych. Bardzo ważną częścią jarmarku są warsztaty, podczas których można się wcielić w rolę rękodzielnika lub rzemieślnika. Nie zabrakło także motywów kulinarnych, które są ważnym elementem kultury lasowiackiej. Takie imprezy dają taki oddech dla mieszkańców, przede wszystkim gminy, czy nawet powiatu tarnobrzeskiego tutaj. Co roku staram się bywać, oglądam z wielką pasją właśnie ten jarmark, na którym tutaj się znajdujemy. Lubię twórców, lubię dzieła sztuki, małe, większe, lubię osoby, które mają wielką pasję, ale też pasję mają pracownicy Ośrodka Kultury i wielki szacunek dla nich, że organizują to corocznie i cały czas krzewią tą naszą też tradycję lasowiacką i w ogóle jest fajny klimat wokół jarmarku i to mi się tutaj najbardziej podoba. Już właściwie dekada, 10 lat, kiedy ten jarmark działa i co roku mamy bardzo wielu wystawców i nawet ta kapryśna dzisiaj bardzo pogoda nie odstraszyła ich. Przyjechali do nas, bardzo się cieszymy, bo to są wyjątkowe rzeczy, które oni tutaj u nas prezentują i zawsze napawa nas to wielką dumą, że ten jarmark się odbywa i ubogacamy jego program. W tym roku po raz drugi odbywa się konkurs Ciastko z Rodowodem, także ten konkurs bardzo się spodobał. W tym roku mamy zgłoszonych 9 ciastek, no i mamy nadzieję, że co roku będzie ich coraz więcej, co dla jury nie jest dobrą wieścią, bo będą mieli bardzo, bardzo dużo pracy, zjeść tyle ciastek i ocenić, które jest najlepsze. No, mam nadzieję, że sobie poradzą. Nie, jestem pewna, że sobie poradzą, tylko będzie to na pewno bardzo trudne, bo ja już widziałam, że te ciastka są naprawdę rewelacyjne. No, zawsze jak przyjedziemy tutaj, to oczywiście, lasowiaczki, jak to mówią, dają za darmo. Nam akurat przypadło jadło, pierogi z kapustą kiszoną, z 600 sztuk. Ile ich robiłam? Nie wiem, dwa dni oczywiście, dwa popołudnia. Jest smalec ze skwarkami, kiszony ogórek, kasza gryczana z boczkiem.
pierogi bynajmniej ja, no to robię tak, jak i w domu robię, że dodaję troszkę grzyba mielonego do tego, kapustę odważę, no i dużo cebuli oczywiście, która daje no, ten smak tym pierogom, no i serce. Serce, które mówią, że... Co jeszcze dodajesz do tego, że one są takie dobre? No nic więcej, jak wszystkie robią inni, ale mówię, serce jeszcze dodaję do tego i właśnie one takie dobre wychodzą. Nie, nie, ja nie lubię pierogów z kapustą, jedna, druga mówi, ale pani Kazi to zjem. W tym roku postawiono na muzyczną mieszankę, która mogła zadowolić każdego. Pierwszy dzień to święto tych, którzy gustują w muzyce tanecznej. Zabawę zapewniły gwiazdy sceny disco polo. W niedzielę klimat radykalnie się zmienił. Na scenie zaprezentowała się bowiem doskonale znana Sarsa. Bardzo wdzięcznym elementem muzycznych popisów była druga już parada orkiestr Dentych, która pokazała, że muzyka może świetnie łączyć pokolenia i dawać radość. Każda gmina ma swoje specjały, swoje specjalności i my też możemy te specjalności nasze zaprezentować podczas Dni Baranowa Sandomierskiego, ale także zupełnie nowe elementy pojawiają się. W tym roku po raz drugi organizowany przegląd orkiestr Dentych, na który zaprosiliśmy 8 orkiestr z całego regionu Podkarpacia, ze Świętokrzyskiego, i przyjechały tutaj do nas i pięknie nam się prezentują na scenie, przez cały dzień będą nam grać. To fantastyczne, że tyle osób chce do nas przyjechać i chce się tutaj zaprezentować, zwłaszcza, że również nasza orkiestra może się wreszcie zaprezentować, ponieważ gra już od 2 lat i ten poziom bardzo szybko rośnie ich gry i to jest świetna sprawa. Baranów Sandomierski to przede wszystkim wielka tradycja i ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski. Prawdziwą perłą w koronie jest tu renesansowy zamek. Pierwsze wzmianki o osadzie pojawiają się już w XII wieku, a prawa miejskie zostały nadane przez Kazimierza Wielkiego w 1354 roku. Wielowiekowa tradycja, prężnie rozwinięta kultura, zabytki oraz unikatowe krajobrazy i przyroda tworzą kontrast, dzięki któremu wiele osób wraca do Baranowa Sandomierskiego z ogromnym sentymentem. Było spotkanie zarządu województwa podkarpackiego tutaj w Tarnobrzegu, no i właśnie było podnoszone, że jednak tutaj jesteśmy gminą, która ma potencjał turystyczny, ma pewne walory i zasoby. No i przed nami jest wyzwanie, aby te walory i tą swoją kulturę i materialną, i tą taką kulturę taką duchową rozwijać i jak najbardziej przedstawiać i uatrakcyjniać, tak żeby tutaj ściągać turystów i aby tutaj się w tym kierunku rozwijać właśnie. Dużo się dzieje i dobrze się dzieje i z punktu widzenia województwa podkarpackiego sami widzimy ogromny przeskok, ogromne zmiany, jakie się tutaj dzieje, z bardzo dużo różnych inwestycji, ale nie tylko te inwestycje infrastrukturalne. Tutaj ludzie są bardzo aktywni. I z takich różnych działań wojewódzkich, programów poświęconych integracji, takiemu świętu jak dzisiaj, wszystkie w zasadzie miejscowości gminy Baranów Sandomierski korzystają to z sukcesem. Natomiast my z punktu widzenia województwa, my się cieszymy, że te programy są tak dobrze realizowane i rzeczywiście takie dni i takie projekty służą temu, żebyśmy mogli tworzyć razem wspólnotę i nadal kultywować nasze tradycje. Takie imprezy służą właśnie temu. Powinny się wpisywać w pewną markę, która powinna jak gdyby zaistnieć, być nadana rozwoju w zakresie właśnie promocji tego miasta, bo no nie ukrywajmy, zamku nam nikt stąd nie zabierze, stąd też budowanie na marce zamku, na samym miejscu, na tym klimacie i na ludziach przede wszystkim, którzy są bardzo, bardzo pozytywnie tutaj oddani tym sprawom,
ma szansę wypromować ten baranów i myślę, że to trzeba robić systematycznie. Takie imprezy też w jakimś sensie temu służą.